Czy my jako Ruch Obrony Półwyspu Północnoatlantyckiej do wszystkich kontrowersyjnych zapisów, kontrowersyjnych dla społeczeństwa lokalnego, do wszystkich kontrowersyjnych zapisów użyliśmy nie tylko nie, ale też tak na zasadzie alternatywnej propozycji rozwiązań. Nie będąc fachowcami, nie będąc naukowcami, po prostu kierując się tylko i wyłącznie zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem ludzi, którzy tutaj mieszkają i funkcjonują, zaproponowaliśmy bardzo wiele rozwiązań, które są alternatywnymi rozwiązaniami, a nie tak jak to mówią druga strona ekologów, że my wszystko negujemy i z jakiegokolwiek powodu chcemy palić opony. Nie chcemy palić opon, nie chcemy negować, tylko chcemy proponować rozwiązania, które są zgodne z tym, że funkcjonuje na tym terenie człowiek, zgodne z tym, co wiedzą i jaką mają wiedzę ogromną rybacy, zgodnie z tym, co można zrobić tak, żeby były zadowolone i zwierzęta, i ekolodzy, i my jako ludzie. No, po prostu proponujemy rozwiązania, a nie negujemy. To powiedział Pan licznych absurdów, po jednym powiedzieliśmy inne? No, jest absurd już taki do kwadratu albo do potęgi entej, polegający na tym, że proponuje Instytut Morski w swoich zapisach planu ochrony wprowadzenie chociażby obserwatora na kuter rybacki, fizycznego obserwatora, który w treści zapisów czytamy, nie musi być ornitologiem, ale musi być przede wszystkim niezależny od rybaków. Tu już sugerują tutaj nasi kochani, że tak powiem, sprzymierzeńcy Instytut Morski, że rybacy są potencjalnymi przestępcami. Mało tego, żeby to przestępstwo ich udowodnić, mówiąc oczywiście ironicznie, proponują zainstalowanie monitoringu, czyli pełnego monitorowania na zasadzie rejestratorów wideo przebiegu ich pracy na morzu. No jest to godzenie w ogóle w człowieka jako społeczności tej... To jest po prostu inwigilacja, tak jest, non-stop inwigilacja na kurze, w kamerach, ktoś siedzi, obserwuje, to jest transmisja na żywo, ma być? No tak to ma wyglądać. Myśmy powiedzieli, że może w takim razie urzędnikom, którzy proponują te zapisy, zainstalować kamery nad biurkiem, mało tego kamery w toalecie, żeby po prostu było widać, co oni robią w pracy i co robią w trakcie, w przerwach pracy i po prostu wtedy byłoby sprawiedliwie. My tak już zupełnie poważnie zaproponowaliśmy, że odnośnie, bo chodzi tutaj o to naszej drugiej stronie, że sugerują, że rybacy odławiają bardzo duże ilości ptaków w sieci, że ptaki się zapłączają w sieci i rybacy tego nie zgłaszają. Więc my proponujemy, z racji tego, że rybacy uczestniczą w tych połowach morskich i są na pewno ogromnym źródłem wiedzy dla ekologów, jeżeli się tylko z nimi dobrze współpracuje, że proponujemy wprowadzenie na kutry rybackie takich ankiet, czyli taki rejestr papierowy tak zwany, czyli jeżeli się dany ptak, gatunek ptaka odłowi, rzeczywiście w tą sieć zapląta, rybak to rejestruje, przywozi do portu, przekazuje w razie czego tego złapanego, to złapane zwierzę i jest to gdzieś tam dalej ewidencjonowane, rejestrowane. Rybacy mieli być wyposażeni w zdjęcia ptaków z opisami, żeby mogli je zidentyfikować, a poza tym, jeżeli zidentyfikują źle, to w porcie już naukowcy są w stanie zidentyfikować dobrze. Mało tego, żeby też dać możliwość no, gdzieś tam ekologom się wykazać, no to są instytucje typu inspektorzy, którzy kontrolują przyłowy ryby, mają możliwość kontroli przyłowu, ale też mają możliwość kontroli, czy gdzieś tam się jakiś ptak złapał, czy nie złapał. No, są do tego instytucje powołane, a nie trzeba inspektora wpuszczać na statek, na kuter rybacki i nie trzeba też montować rejestratorów. No. Poza tym... W tych opowieściach, od wczoraj słyszymy, pojawia się też aparat represji. To znaczy w momencie, kiedy ktoś ostro albo w rybach, albo ktokolwiek inny występuje w czasie tych oficjalnych konsultacji, natychmiast może spodziewać się spiętrzonej kontroli tego wszystkiego, co robi.